Doczekaliście się. W tym odcinku przejedziemy Maxowi maszynką przez środek głowy. Robimy baskata oraz brodę. Cześć, jestem Maciek i jestem barberem. Kilka lat temu zaczynałem od jednego fotela w moim mieszkaniu na pierwszym piętrze. Dziś moje salony obsługują ponad 4000 klientów miesięcznie, a moja załoga liczy ponad 30 osób. Wraz z moim zespołem przygotowaliśmy dla Ciebie cykl filmów, w którym przybliżę Ci barbering użytkowy. Nie będzie dziwnych fryzur. Będą proste formy, wykonane prostymi technikami, które pozwolą Ci zbudować szeroką bazę zadowolonych klientów. Baskat to fryzura budząca duże emocje, zwłaszcza gdy ścinamy dłuższe włosy. Jednoznacznie kojarzy się z wojskiem i poborem, ponieważ we współczesnej armii rekrut na dzień dobry zazwyczaj ma goloną głowę. Gdy kiedyś zastanawiałem się, jak przetłumaczyć na polski nazwę baskat, stwierdziłem, że będzie to po prostu fryzura na rekruta. I tak się utarło. Ogolona głowa siedzi głęboko w naszych atawizmach. Jak zrobisz sobie baskata na lato, to babcia pewnie powie, że wyglądasz jak bandyta albo że dopiero wyszedłeś z więzienia. Powoli stygmat ten zanika i pomimo złych skojarzeń, baskat przenika do mody barberskiej, ale również do popkultury, stając się w ostatnich czasach trendem na TikToku. A jak mówi stare fryzjerskie przysłowie, facetów można podzielić na tych, którzy choć raz ogolili głowę i na tych, których korciło, ale nie mają jaj, żeby spróbować. No dobra, nie ma takiego przysłowia, ale sam dobrze wiesz, jak jest. Partnerami tego odcinka są producent sprzętu fryzjerskiego Gamma Pew oraz marka kosmetyków barberskich Not Bad Stuff. To dzięki nim oglądasz ten materiał szkoleniowy za darmo. A ja oczywiście zapraszam Cię na nasze szkolenia stacjonarne we Wrocławiu oraz do zapoznania się z ofertą szkoleń online. Wszystkie potrzebne informacje oraz terminy szkoleń znajdziesz na wyczesany.com. Zaczynamy od umycia i wysuszenia głowy klienta, a nasz plan pracy to skrócenie góry maszynką, wprowadzenie linii bazowej, skin fade, zgubienie linii bazowej, kontury, skrócenie brody oraz pielęgnacja brody i skalpu. Krok pierwszy – skrócenie góry maszynką. Przy rekrucie bezwzględnie umyj i wysusz głowę klienta. Wszelkiego rodzaju odgniecenia we włosach, czy to od poduszki, czy od czapki, mogą mieć wpływ na jakość strzyżenia, więc nie warto ryzykować. Co do długości, nie będziemy się szczypać. Max prosił o krótkiego baskata, więc będą to 3 mm na górze ze skin fade'em po bokach. Przejazd maszynką przez środek zawsze wygląda spektakularnie, a jak już zrobimy klientowi irokeza w negatywie, to nie ma odwrotu. Zauważ, że dokładam starań, aby bardzo równo ściąć górę. Maszynka zawsze zostawia tak zwane antenki i ścieżki. Ważne jest, aby wiele razy pod różnymi kątami przejechać przez każdy punkt. Jeśli nie możesz sobie poradzić z jakimś miejscem, zmocz włosy, a następnie wysusz je suszarką i zacznij od nowa. Krok drugi – wprowadzenie linii bazowej. Linia bazowa będzie jednocześnie naszą linią masy. Wprowadzam ją wysoko, ponad najszerszym punktem głowy, na tak zwanej koronie. Co to jest korona głowy? Jest to umowna linia w miejscu, w którym o głowę oparłaby się korona, gdyby Max był księżniczką i koronę nosił. Linię bazową wprowadzam trymerem i od razu czyszczę włosy poniżej. Na tym etapie na pelerynie będzie znajdowało się bardzo dużo włosów i ścinek, więc nie bój się używać suszarki, by je zdmuchnąć. Pracuj czysto. Krok trzeci – skin fade. Tym razem robimy wysokiego skin fade'a, więc do wygolenia mamy bardzo duży obszar potylicy. Ja do tego celu zazwyczaj używam Browna Series 9, ponieważ skraca mi to czas wykonania tak wysokiego skin fade'a kilkukrotnie. Jeśli jednak nie masz Browna, ale pracujesz klasycznym shaverem Walla, Andisa, Babylissa czy też Gamą, to mam dla Ciebie protipa, jak przyspieszyć pracę. Obejrzyj króciutki film z serii Gamma Pew Academy, w którym dowiesz się, jak szybciej pracować trimmerem. Link pojawi się na ekranie. Krok czwarty. Zgubienie linii bazowej. Rekrut od 3 mm jest najprostszym z krótkich strzyżeń i nie wymaga właściwie wielkiego skilla. Choć i tak prostą fryzurę można zrąbać. Pilnuj, aby Twój fade był równy i szeroki. Góra to 3 mm, więc powinniśmy sobie poradzić bez żadnej nasadki. Zaczynam od maszynki otwartej, czyli 2 mm i stopniowo schodzę do zamkniętej maszynki, przymykając dźwignię za każdą kolejną warstwą cieniowania. Jeśli pozostanie Ci linia po trymerze,
wróć do trymera i pracuj z bardziej miękkiego nadgarstka ruchem C. Krok piąty, kontury. Nie ma dobrego baskata bez line-upu. Kontur grzywce należy się tak jak deputat węglowy górnikom. Pilnuj, aby nie zmieniać naturalnej linii porostu włosów, tylko przycinać baby hairy i wyrównywać linię włosów. Grzywka z konturem przy tej fryzurze robi kluczową robotę. Nie pomijaj tego kroku. Krok szósty, skrócenie brody. Właściwie w przypadku Maxa brodę będziemy musieli zrobić od zera. Zaczynam od konturów zewnętrznych na policzkach oraz wewnętrznych od strony ucha. Brodę skracam trymerem nad grzebieniem, a grzebień przekierowuję w kierunku podłogi. Gdy skrócę wstępnie brodę od dołu, widzę, gdzie mogę wprowadzić kontur na szyi. Powinienem odsłonić to miejsce, w którym szyja zgina się i łączy z podbródkiem. Odrobina czyszczenia i kosmetyki i można przejść dalej. Ja pracując z brodą, najbardziej lubię rzeźbić ją nad grzebieniem, więc dużo takiej pracy zobaczysz w moim wykonaniu. Niemniej jednak pamiętaj, że jest wiele sposobów na pracę z brodą, a ten jest tylko jednym z nich. Pracę z brodą kończę odwrotnym cieniowaniem na policzkach. Jako ostatni element zostawiam sobie wąsa, skracam go nad grzebieniem oraz konturuję. Krok siódmy, pielęgnacja. Obowiązkowo nakładamy aftershave na wszystkie powierzchnie golone shaverem. Zmniejszy to ewentualne zaczerwienienia i ochłodzi klienta. Na brodę nakładam odrobinę olejku, a to co mi zostanie wcieram w skalp. Olejku lub balsamu do brody możesz śmiało użyć, aby wmasować je w cały skalp, a zwłaszcza w miejsca, które były golone shaverem. Często w tych miejscach pokazuje się martwy naskórek, a całość nie wygląda apetycznie, wygląda po prostu sucho. Balsam do zarostu momentalnie spowoduje wizualną poprawę tej sytuacji. Gotowe. Rekrut z brodą zawsze siedzi srogo. Są fani, którzy nie wyobrażają siebie w innej fryzurze i tacy, którzy nie wyobrażają siebie z ogoloną głową w ogóle. Każdemu według potrzeb. Natomiast warto zauważyć, że rekrut ładnie eksponuje brodę. Jest tak zwaną fryzurą na leniucha, bo nie trzeba nic z nią robić oraz bywa wyjątkowo praktyczny, jeżeli ktoś prowadzi aktywny tryb życia. Jeśli chciałbyś wykonywać więcej baskatów, po prostu zacznij pytać swoich klientów, czy nie myśleli o zmianie fryzury i czy nie chcieliby spróbować baskata. Gwarantuję Ci, że co najmniej kilku odpowie twierdząco i będziesz mógł nagrać spektakularną metamorfozę na Instagrama. Dzięki, że dotarłeś do końca. Jak Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, a jak Ci się nie podobało, to też zostaw łapkę w górę, bo bardzo pomaga nam to rozwijać kanał. Pamiętaj o subskrypcji, żeby niczego nie przegapić i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie sprawdź poprzednie odcinki serii. Do zobaczenia!